Już idzie spać, synek? A ty tam, nie wiem, będziesz mógł pomyśleć sobie, Darek. Synek, zasz radę? O, widzisz? Weź mu tam poświeć, bo tam ciemno chodź, jest. Chodź spać, synek. Wstawaj. Wstawaj. No już chodź. Chodź. Czekaj, kurwa, bo nie ciągnij. Wstawaj. Na czworaka pójdzie. Już. Kurwa, synek. On cię opierdoli. Pierdolę, chodź. Dojdzie. A ty się ubieraj. Ubieraj buty tego i... No ma. Co? No trzeba. Kurwa. Co to jest? Paszczyk był. Był. Bateria, kurwa. Ja pierdolę. Nie. Dobra. No. Pizzę trzeba umieć. Jeszcze mu? Z nerwą. Ja mogę wyzwać. Od chuja. Znaczy... Nie, to tam. Zobacz. Weź to jakoś zamoć, żeby... A co to wyszło? To wygląda jak krew. A gaz go. Szmata, połóż na to, wciągnie. Albo niech wyschnie. Nie ma siły, jak to. Sam, Daruś, pijesz. Jest co? Z kompanem. Nie miej pretensji do nikogo innego. A zobacz. Pij to trzeba umieć. Ale ma... Zobacz. Pacho, posłuchaj mnie. Pacho, jestem sam. Będę z nalewkę. Pójdę na zewnętrzną, coś tam porobię tego, bo ja tak mam, że jak dostanę, to sprzątam. No. Ręka mi spędzi. To wiesz, co to oznacza? Pieniążki. A słuchaj, mi chodzi o to. Po prostu... Pozbierasz puszki, będą pieniążki. W kurze mi to zaczyna. Nie miał siły do niego. Przyszedł, kurwa, rano. Jest pan, jak ja mówię, synek. Czy ty, kurwa, chcesz się wykończyć? Czy chcesz, żebym miał za mną dostał? Mówię, kuta się jeden. Nie macie 3 dni. Co ty myślisz, że ja się nie mam za ciebie? Jeden? A, bo byłem u tego, ja wiem. Ty szyb, ja szybciej od ciebie zdechnę, czy umrę na zawał serca niż ty. Ty jesteś gówniarz. Co ty myślisz, że ja się nie martwię ciebie? On przychodzi. Ojciec, nic się nie stało. O, Pitera. Plecak chyba. Nie, to nie jest Peter. Nie? Nie, nie. Plecaków więcej masz niż nie. Nie no. Ma siły bez kitu. Nie wiem, co ma zrobić. No co? Nic nie zrobisz. Co możesz zrobić? Ja widzisz, ja mam taki charakter, bo tak mi rodzice. Ja mam się o kogoś martwić. A ciekawe, czy ktoś o mnie będzie się martwił, nie? Jedynie sam, tylko mój tatuś. No może.
Na twoim miejscu, jak dzwoniłeś, a? Ja bym pojechał w ciemno. No, znaczy w ciemno, wiesz, że jest w domu, bo dzwoniłeś. Mhm. W ciemno nie jedziesz. Ale? Ale? Bo jeszcze mam. O. Nie chciałem mu dawać. A jeszcze mu? No, no nie trzeba było. Bo ja umiem wypić. No. Zachować kulturę. A widzisz, zobacz. Co wypił? Wypiliśmy nalewkę we dwóch, tak? A w nocy? W nocy to ja spałem jak zabity. A nic nie piliście od rana? Bo coś tak... Czekaj, on przyniósł jedno piwo, drugie piwo. No. Później tą nalewkę. Dobra, mieszka z tym. Mieszka z tym, ile żeśmy wypili. Ale ja się nie chwalę. To ja mam tylko talent. Jak to się mówi? To ja. Na czym się nazywam? Chodzę po sklepie, tylko pożyczam. Żartuję teraz, nie? Ale nie. Słuchaj. No bo, ja słyszę. Pić to trzeba umieć. Naprawdę. Wiem, że słuchaj. Ja potrafię tak o. Ja potrafię pić. Ale jak się położę, to pójdzie tak o, na drugi dzień. Faza jak diabli. Tak zwykle. Nie piję. Ale pako, ja jestem alkoholik. Przyznaję się do tego. Od kiedy? Słucham? Przyznajesz. Od zawsze. Zawsze powiedziałem tak o. Widzisz, patrz. Zresztą, przepraszam, wiesz co najbardziej mnie wkurwia, że tak o. Ja nie jestem alkoholikiem. Ja nie piję. Masz, przecież... masz na bilety do ojca, żebyś na gafę nie jechał. No, a ja pierwszy na gafę. Podziękowaj. Słuchaj. No ty przegraną piwo. A słuchaj, wiesz co mnie wkurwia? Kurwa, nie takie coś, że tak o, dziec mówi, my nie piję, nie jestem chruchlikiem. A, nie pijesz. Słuchaj, nawet one, two, dwa piwa. No jesteś dobra, alkoholikiem. To teraz mi, teraz powiedz, no. Ile on wypija dziennie? Ale, no, dziennie. Nie wiem. Jak jest z tobą, dajmy na to, żeby... No. I się tak załatwia. Słuchaj. Dwie nalewki jak wypije, to już jest porobiony? Nic nie mówię. To słabo... Nie, to już jest ciężko. A wiesz czemu? No. Bo nie je. Wiesz co, ja mówię tak o. Synek. Pierdalaj, on tak o, weźmie bułkę. Jedz. Jedz, człowieku. No zobacz. Dobra, chuj z tym barszczykiem, nie? Mm-hmm. Zrobiłem sobie barszczyk. Dobra. Na ziemi jest. Dobra, kita już nie stało, nie? Szczurki zjedzą. Człowieku, coś na ciepło. Być musi coś jeść, żeby ten żołądek. A nie tylko tak o. Widziałeś, nie? Mhm. Daj mi to. Przecież... Ja mu nie żałuję. Wiesz o co chodzi? Darek, no. Zróbmy taki... Masz... Ty pamiętasz co Darek ci przyniósł? Puste słoiki? No już nie ma ich. Weź mi zorganizuj cztery... Te od ogórków słoiki. No. Ja wam ugotuję zupę. Dobra, spokojnie. Ale gorącej, ciepłej, no. Będę mu w słoikach donieść. To sobie opierniczycie, a drugą część se podgrzejesz. No już trudno, tak? No, ale mogę wam takie rzeczy zrobić. Pako! Kto to zje? Ty! A on? A w niego musimy.
Nie da rady. Damy. Ej, zadychaj wszystko zrobić. A chuj, masz papieroskę jeszcze? No mam. No często, jak możesz, nie? Słuchaj. Naprawdę, wiesz o co mi chodzi? Jako naprawdę, jako lubię. No ale widzisz, no... Ale on się wykańcza, chłopie. Właśnie o co chodzi. Żal mi go. Ile z wami rozmawiam, to jest takie tego. Ja wiem, że tutaj jest potrzebny duży nakład i... Ale... Czeku, nie mam siły, naprawdę. To jest taka wiatrakowa. Ja go lubię. Wiesz, mam taką chęć. Tak. No ja wiem. Przypierdoli w razy ład, obudź się. A widzisz tam. Ja idę spać. A mówię tak o. Budzę się u dziełku, że nie. Płaszczysz. Przychodzisz za dwa dni. Kurwa. Przepraszam, że bluzgam, ja, ale nie mam sił naprawdę. Po prostu... Mam tutaj na schęcach mu... No ja wiem. Pierdolić w łeb. Działa to coś? Działa. Co? Fina jebana siła. Zobacz. Pan to zobacz. No. Tam na początku jest fotel. Widzisz? Tam no. Jest fotel. Odwiedzany. No. No jest. Kto przyniósł? Jak myślisz? Ty jesteś taki graciarz, to przynosisz. Ja jestem chomik. No właśnie. Zobacz. Cię w chacie mieć, to byś zagracił wszystko. A zobacz. Z workami. A zobacz, jak chodzą gazety. To jest wszystko. Wiesz co? Będziesz jechał do ojca? Tak. Tak, denerwuje, no. Jest mnie wkurza. No. Przepraszam, że bluzgam, nie? Nie tylko jestem wkurza. Cię przepraszam, nie? No tak o. Ja pójdę, przywożę wodę. Pójdę, wezmę to. Wezmę to. Czekaj, śpi. Snek. Wstawaj. Trzeba powodę. Dobra, nie ma sprawy. Pranie sobie sam robię. Sam sobie pranie robię. Bo sam. Ojciec, masz jakieś spodnie? Słuchaj, spodnie u mnie jest podostatek. Mówi, dobra, synek, masz. Masz. Pożyj sobie spodnie tutaj i tak. Synek, weź te spodnie, wyrzuć. On siedzi tak o. Sam tak domyśli, nie? Sam je wsadza. Synek, jest reklamówka. Weź te spodnie, schowaj i wyrzuć. No ale a co on z nimi robi? Nie wiem. A słuchaj, dobra, zobacz. No. Ja mam tu całą hurtownię budów, znaczy butów, koszulek, tego wszystko. Zobacz. No. Patrz. Czy wściekłem. Spokojnie. Lecki, spokój się. Oj to... Przepraszam, wkurzę mnie to. O, wyżyłem się. Ty, alpako, słuchaj. Jaki jest problem? Zakotować wodę, wziąć ciuchy, wyprać. Ja się komuś nie chcę dupy ruszyć.
Zobacz. Tu na płocie. No. Wszystko wieszam. Nawet z tą nogą mam problem. Bandaż sumuję, powieszę sobie. Wszystko pięknie, ładnie. A to jakiś problem. Zacząłem się denerwować. Dobra, spokojnie. Dobra już. Lepiej jeść zanim cię des złapie. Co? Mówię, jeść zanim cię des złapie. Spokojnie, patrz. Przyniosłem kafelki, nie? No. Wiem gdzie są. Jest takie zajebiste pokolenie kopalne. Słuchaj. Co ty kafelki będzie kładł? No to o co chodzi, nie? No tak. Wiadomo. Naprawdę, wiesz co? Tak mi go nie, że szkoda. Nie jest tak bym wziął. Dobra, przypierdoli mu w łeb i chuj. Obudź się, czarnie babo. Jak ktoś śpiewał w świętej pamięci Zaucha. A się u Zaucha zmarł? Zaucha nie zmarł, kogo zastrzelił klient. Pako, no. Nie wkurwiłby się. Zobacz, ja tu sam wszystko robię. No, ale siedzisz tutaj, ty nie? Też. No siedzę tu, ale... I zapraszasz tych ludzi. Nie, ja nie zapraszam ludzi. Sami przychodzą. Jesteś powiem? No. Powiem ci tak szczerze. Nieraz. Modlę się. Bo wierzę w Boga, do kościoła nie chodzę, powiedzmy nie po drodze. Nie chodzę do kościoła dlatego, bo już z tym. A tak nie aż. Mówię jako, mamuśka, weź mnie do siebie. Może wiesz, te głupoty gadam, nie? Ale to jest psychika. Po prostu człowiek już nie wytrzymuje psychicznie. Ja mam kurwa jeździć po wodę, przepraszam, po wszystko tego, wszystko załatwiać, tu. Ale patrz, przychodzi taki dzień, nie da się dzisiaj, bo jak był taki dzień, zamknij się, debilo. Żartuję. To jest mój misiaczek. Przychodzi taki dzień, że cię szlak trafia. I tak o, chodzisz, wszystko cię denerwuje. Słuchaj, ja nie jestem tym człowiekiem. Jak mam, dam, wszystko dam. Wojtela przychodził. Masz jakąś bułkę? Ja mówię, dobra, masz kiełbasę, masz to, masz tamto. Masz to. Czy ja komuś żałuję? Wiesz co? Rodzice mnie tak wychowali. Ja nikomu jedzenia nie zabronię, ale... Ja też nie. Wiesz co mnie wkurwi... Przepraszam, wiesz co mnie wdenerwuje? Zaczynam wściekać. Ten mi kurwa goniasz stronęło, synek. To zakończył. No, słuchaj. Wiesz o co chodzi? Paweł. No. Dwa dni go nie ma. To nie jest mój syn, nie jest tego, a ja się tego. Gdzie ten gówniarz znowu poszedł? Gdzieś tu, gdzieś tamto.
Dobra. Wiesz co? A ja też sobie tak pomyślę. Na gówno mi to wchodzi. Ja mam się o kogoś martwić? A u mnie się kto będzie martwił? Kto mi pomoże? Synek pójdzie, gdzieś się nakleja, będzie spał pod ławką. Kto mi pomoże? Wojtek? Wojtek mówi, Wojtek, chodź na rury tego, on tak... Kto mi pomoże? Nikt mi nie pomoże. Dlatego tak o, masz głowę i to kombinuj. Sam sobie pomogę. Bo jak to mówili, lepsze są spółki, jaskółki, nie?